Dla doświadczonych użytkowników drukarek oczywistym jest, że rozmiar dyszy ma spore znaczenie. Po ostatnich testach w odcinku, gdzie porównywaliśmy dysze aż do 1 mm, doszliśmy do wniosku, że na małych dyszach drukujemy małe przedmioty, a na dużych duże. Proste. Przyjrzyjmy się, dlaczego mniejsza dysza o średnicy otworu 25 mm jest z jednej strony genialna, a z drugiej strony bezużyteczna. Pamiętajmy jednak, że są pewne limity, których nie da się przekroczyć. Rozmiar otworu dyszy jest ściśle powiązany z maksymalnym przepływem filamentu, jak i maksymalną szerokością ekstruzji, np. obrysu. Dlatego moim zdaniem nie powinniśmy drukować dużych elementów małą dyszą, gdyż jest to strata czasu i energii. Tak samo drukowanie dużą dyszą małych elementów nie ma sensu, bo stracimy wszystkie szczegóły. Domyślnie w drukarce mamy dyszę o średnicy otworu 0,4 mm. Zakładam, że producenci uważają, że ten rozmiar jest najbardziej uniwersalny i z wszystkich testów, jakie wykonali, wychodzi najwięcej szczegółów w najkrótszym czasie. To znaczy jest to kompromis pomiędzy jakością i prędkością. Z innej beczki miło mi ogłosić, iż w końcu udało mi się stworzyć serwer Discord dla Was, czyli miłośników modelowania i drukowania 3D. Link znajdziecie w opisie. Jest to po prostu komunikator, na którym możemy dyskutować pisząc lub rozmawiając, dzieląc się doświadczeniami i wiedzą. Dodatkowo planuję tworzyć więcej treści dla Was na YouTube, a to wymaga ode mnie więcej czasu, energii oraz funduszy, więc jeśli chcecie mnie wesprzeć w taki sposób, to linki również znajdziecie w opisie. Wracając do tematu. Spójrzcie teraz na te modele. Różnica między nimi polega na szerokości ekstruzji każdej linii tudzież obrysu, jak i wysokości warstwy. Według prusy Slicera najmniejsza dysza 0,25 mm jest w stanie drukować obrysy o szerokości jej otworu, czyli 25 mm, gdzie maksymalna wysokość warstwy to 0,25 mm, a szerokość obrysu to około 0,5 mm, czyli de facto dwa razy więcej niż średnica otworu. Warto dodać, że wszystkie dzisiejsze modele są krojone z generatorem obrysów Arachni. To oznacza, że kod jest w stanie dobrać zmienną szerokość ekstruzji bazującą na modelu. W trybie klasycznym ekstruzja zawsze jest taka sama. Stosujemy Arachni, ponieważ jest to dużo wydajniejsza metoda druku przy różnej wielkości dysz. Tak, pamiętam, że na ostatnim odcinku nieco źle tłumaczyłem wielkość otworu, a szerokość. Dla niewtajemniczonych chodzi o to, że dysza z otworem o średnicy 25 mm ma pole powierzchni ekstruzji około 0,05 mm2, a dysza o średnicy otworu 0,4 mm to już 0,12 mm2. Czyli pomimo tego, że dysza 0,4 mm ma otwór szerszy o około 160% od dyszy 0,25, to pole powierzchni tego otworu jest większe aż o 240%. Dlatego właśnie drukowanie szerszą dyszą wcale nie jest dużo szybsze wbrew pozorom. Bo musimy skompensować ilość filamentu przepływającego przez otwór w dyszy. No i większy otwór to szersza ekstruzja i wyższa warstwa, więc tracimy szczegóły. Dlatego właśnie producenci znaleźli idealny otwór, 0,4 mm. Ale co jeśli jednak chcemy drukować mniejszą dyszą? No i jakie ustawienia są najoptymalniejsze? Zróbmy kilka testów. Wszystkie wydruki postanowiłem wykonać na drukarce Prusa Core One z tym samym filamentem, abyśmy mieli sprawiedliwą ocenę. Zdrukowałem miniaturkę o rozmiarze 25x25x50 mm. Pierwszy wydruk tej figurki miał ustawioną szerokość ekstruzji wszystkiego na 0,2, czyli nieco mniej niż zaleca producent. Wysokość warstwy to 0,05 mm, drukowała się 2 godziny 11 minut, dokładność jest bardzo dobra, lecz przy zwisach cienka warstwa już lekko zaczęła opadać, tworząc małe nitki i widać to na kosie. Tylko patrząc, sama figurka wygląda jak odlew lub wydruk z drukarki żywicznej. Tutaj dysza sprawdziła się całkiem nieźle, szczególnie, że podczas malowania nie będzie tak dużego efektu rozlewania się farby po warstwach. Drugi wydruk z dyszą 0,25 mm, gdzie ekstruzja była ustawiona na standardowe wartości prusy Slicera, czyli od 0,25 do 0,32 mm, a wysokość warstwy wynosiła 0,07 mm. Czas druku to już godzina i 27 minut. A więc tak. Kosa wyszła nieco lepiej. Wysokość warstwy wizualnie jest podobna do 0,05 mm, ale czas druku skrócił się tak mocno, że do tego rozmiaru miniaturki wybrałbym właśnie tą opcję. Trzeci wydruk tą dyszą to standardowa ekstruzja 0,25 do 0,32, a wysokość warstwy ustawiłem na 0,1 mm, aby porównać wydruk z dyszą 0,4 mm, a czas druku to była godzina i 3 minuty. Zaspoileruję, oboje z żoną doszliśmy do wniosku, że ten wydruk, czyli ten trzeci, wygląda najlepiej, nie widać na nim żadnych błędów, a wysokość warstwy jest tak niska, że model wygląda świetnie, a czas druku też jest naprawdę dobry. Czwarty wydruk tej samej figurki na tej małej dyszy był ustawiony na domyślnych ustawieniach dyszy 0,4, czyli wysokość warstwy 0,2, a szerokość ekstruzji to 0,42 do 0,45. Czas druku to tylko 26 minut.
Tutaj czas druku wygrywa, lecz do tak małej miniaturki wysokość warstwy 0,2 mm niestety powoduje efekt pikselozy. To znaczy warstwy są widoczne gołym okiem i miniaturka nie jest już tak ładna. Piąty wydruk z dyszy 0,25 to maksymalne jej możliwości, czyli wysokość warstwy 0,25 i szerokość ekstruzji to 0,5 mm. Czas druku 20 minut. No i tutaj tak samo, wysokość warstw jest za duża, wszystko widać, model nie jest taki ładny, a czas druku zmniejszył się tylko o 6 minut. Więc takie ustawienia przetestujmy na większym modelu. Takie ustawienia nadają się raczej do większych modeli. No ale powiększyliśmy ten model o 150% i wybraliśmy wysokość warstwy 700 mm oraz szerokość ekstruzji ustawiliśmy na domyślny zestaw ustawień dla prosy slicera. Nie ma sensu drukować wysokością 0,1, gdyż można to zrobić dyszą 0,4. Czas druku niestety zajmuje 2 godziny 56 minut, ale uzyskamy spory model o dużej dokładności. Ku mojemu zaskoczeniu model wyszedł bardzo pięknie, niczym z drukarki żywicznej. Bo tak naprawdę im większy model i niższe warstwy, to wygląda to dokładniej. Niestety kosztem czasu. Pamiętajcie jednak, że omija nas cała nieprzyjemność oczyszczania wydruku z żywicy. Dalej, w kolejnym etapie testów pomniejszyliśmy wydruk o 50%. Więc wykorzystamy minimalne ustawienia, czyli 0,05 mm wysokości warstwy oraz szerokość ekstruzji 0,27 mm. Oryginał ma 25x25x50, a tutaj właśnie sprawdzi się mała dysza, gdzie standardowa 0,4 nie podoła. Widzimy, że figurka jest wydrukowana poprawnie. Wszystkie detale są oddane. Kosa nie wygląda idealnie, ale można to naprawić manualnie. Czas wydruku wynosił 25 minut. Dalej mamy po pierwsze króla umarlaków z Władcy Pierścieni, pomniejszony do rozmiarów 50x30x60 mm. Warto dodać, że jeżeli macie model, który nie jest parametryczny i zaczniecie go zmniejszać, to detale też się zaczną troszeczkę rozjeżdżać i zmniejszać, więc to jest naprawdę ciężkie zadanie dla drukarki. Czas druku wynosił tutaj aż 6 godzin dla samego popiersia i 1,5 godziny dla podstawy. Przy ustawieniach wysokości warstwy 0,05 mm oraz szerokości obrysów 0,2 mm. Musicie przyznać, że wygląda to przeepicko. Nitkowanie widoczne w niektórych miejscach jest spowodowane niewysuszonym filamentem, ale również szerokością obrysów, które są mniejsze niż otwór dyszy, co powoduje nadmierną ekstruzję luźnego filamentu. Detale są naprawdę niesamowite. Widać siatkę na zbroi, włosy na brodzie, zmarszczki na twarzy, jak i grawery na bokach hełmu korony. Na zbliżeniach w kamerze będzie to widać dokładniej niż na żywo. Ok, więcej testów. Pobrałem z Printboost test tolerancji. Nie wiem, czy można ufać temu modelowi, ale jak widzicie, jest tutaj do wyboru 0,15, 0,1 i 0,05. Zobaczymy, czy mniejsza dysza sobie z tym poradzi. I jak sprawdziłem to wcześniej, to 0,15 nie ma żadnego problemu. Następnie 0,10 również wchodzi bez problemu. Tutaj mamy cylinder oraz kwadrat. No i na samym końcu mamy 0,05. No i patrzcie, jaka tolerancja. Normalnie, idealnie. Lekki wcisk, ale bez większego oporu, więc wydaje mi się, że jest naprawdę idealnie. Jeżeli potrzebujecie naprawdę małe te tolerancje pomiędzy dwoma elementami, jeżeli to ma być działający jakiś model mechaniczny, no to musicie sobie na przykład zamontować taką małą dyszę. Stworzyłem również śruby metryczne od M3 do M5 wraz z nakrętkami ze standardowym skokiem, abyśmy mogli zobaczyć, czy po wydruku są użyteczne. Prosto ze stołu roboczego postaram się wkręcić nakrętki na śruby bez dodatkowych działań. Model tych śrub znajdziecie w linku w opisie na Printables. Przetestujcie swoją drukarkę, czy da radę. Nakrętki są nieco powiększone, aby skompensować rozszerzalność filamentu podczas ekstruzji. Jak widzicie, nawet gwint M3 działa poprawnie. M4 bez problemu i M5 również wkręca się jak należy. Kolejnym ciekawym testem jest tabliczka z napisami. Dzięki niej możemy sprawdzić, jaki minimalny rozmiar jest czytelny dla danej dyszy i szerokości obrysu lub ekstruzji. Specjalnie zmieniłem filament do napisu, aby był lepiej widoczny. Akceptowalna jakość jest na poziomie 4 mm wysokości litery. To znaczy, mógłbym to przekazać klientowi. Natomiast wszystko poniżej wygląda gorzej. Czytelność znika po 1 mm. Szerokość ekstruzji wynosiła domyślnie 0,25 mm. Ok, na sam koniec wybrałem zwycięzcę konkursu nowego Benchiego. Został on wygenerowany przez AI. Osobiście nie mam problemu z tym, że model nie pochodzi z rąk człowieka, dopóki ma on sens i jest możliwy do wydrukowania, ponieważ wysypało się sporo modeli, których wydrukowanie jest trudne lub niemal niemożliwe. A twórcy tych modeli często ich nie drukują. Tym razem Benchy się sprawdził. Ma sporo detali, które warto zobaczyć.
Łódź została wydrukowana bez problemów i wygląda przepięknie. Detali jest mnóstwo, od drzwi na pokładzie, przez barierki na górze, aż po tekstury dookoła dziobu. Lekkie nitkowanie powstało prawdopodobnie przez niewysuszony filament, natomiast nie widać tu żadnych dziur, przesuniętych warstw, ba, nawet nie widać warstw. Było warto czekać 4 godziny na 7 gramów plastiku. A co jeśli pójdziemy dalej i spróbujemy wydrukować coś o jeszcze niższej warstwie, na przykład 0,04, 0,03, a może nawet 0,02, a nawet 0,01 mm. Czas druku wzrośnie niebotycznie, ale w imię testów sprawdźmy to. Zakładam, że jeśli drukarka daje sobie radę z wysokością warstwy 500 mm, to 0,04 nawet nie ma sensu testować. Zatem polecimy 0,03 i zobaczymy, co będzie dalej. Ustawiłem mały model do porównania, czyli 12x12x25 mm. Na takich ustawieniach druk trwał 42 minuty, czyli prawie dwa razy więcej niż w przypadku wartości wysokości warstwy 500 mm, gdzie czas druku wynosił 25 minut. Jakość jest, no cóż. Przejdźmy do kolejnych wydruków. Ustawmy drukarkę na wysokość warstwy 200 mm. Czas druku to już godzina i 5 minut, czyli ponad dwa razy więcej niż w przypadku 0,05, co ma całkowity sens, ponieważ jest dwa razy więcej warstw. No i jest jeszcze gorzej. Ostatecznie sprawdźmy warstwy 0,01 mm. Tutaj już rozmawiamy o niepraktycznym marnowaniu czasu i energii, ale tak jak mówiłem, w imię eksperymentu. Wydrukujemy tę miniaturkę w 2 godziny i 7 minut. Jak widzicie, jakość jest coraz gorsza. Wynika to z tego, iż ekstruder ma swoją minimalną prędkość podawania filamentu. Tak więc, zmieniając wysokość warstwy na mniejsze, wcale nie uzyskujemy lepszego wydruku, jeśli sprzęt na to nie pozwala. Dlatego podsumowując, producenci w większości przypadków wiedzą, co robią i ich domyślne ustawienia drukarek są najoptymalniejsze. Te testy to potwierdzają i można śmiało powiedzieć, że dysza 0,25 nadaje się do małych i średnich wydruków z wysokością warstwy od 0,05 mm do 0,1 mm, ponieważ dysza 0,4 mm może wtedy przejąć część obowiązków. Dlaczego część? Tego dowiecie się w kolejnym odcinku, w którym będę porównywał dyszę 0,25 do dyszy 0,4 oraz 0,6 oraz wyjaśnię, jaka dysza jest idealna do jakich zadań. Dziękuję bardzo za uwagę, to wszystko na dzisiaj i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!